Moja rola będzie bardzo ograniczona, tylko zrobię wstęp do tego. W zeszłym roku, 5 grudnia 2020 roku, Studium Europy Wschodniej kończyło 30 lat. No, planowaliśmy różne wielkie obchody, uroczystości, jazdę konną, wystrzały, frenety i tak dalej. I pod pretekstem COVID-u zmuszony zostałem odwołać te uroczystości i są z tego dwa sukcesy. Po pierwsze, ogłoszony został rok jubileuszowy studium z nadzieją, że 5 grudnia 2021 jakieś spotkanie piękne będzie. A sekundą powstał projekt wydania najpierw kilku, a potem ambicje mówiącego te słowa spowodowały, że powstaje seria 30 tomów na 30-lecie studium. Wydaliśmy już chyba 21, kilka w obróbce. W najgorszym stanie jest książka, którą sam mam zrobić, ale to zawsze tak jest. Oddaję im. Chciałbym powiedzieć, że są powody narzekania na pandemię, jednakowoż te 30 tomów to może będzie większy pomnik dla studium niż najpiękniejsze obchody i najlepszy szampan, który by tam się może i zdarzył rok temu. Oddaję teraz głos kolegom, którzy powiedzą już na temat poszczególnych tomów. Tadeusz Krząstek. Będę wspólnie z naszym kolegą Denisem Kostenko prezentował Państwu książki. Jest tego dużo, więc w skrócie przedstawię, co jest zawartością, co jest treścią poszczególnych tomów. Najpierw przedstawimy wydawnictwa cykliczne, które ukazują się, proszę Państwa, od kilkunastu lat. No można powiedzieć od początku powstania Studium Europy Wschodniej. Zaprezentuję Państwu obóz. Historyczne wydawnictwo, ten numer to jest 58, poświęcony jest tylko i wyłącznie doktorowi Andrzejowi Ananiaszowi. Znacie Państwo dyplomata, ambasador w Turcji. Ambasador później w Afganistanie podczas lotu śmigłowcem z małżonką został śmigłowiec trafiony, on ranny. To przyspieszyło jego odejście w 2017 roku. Jest związany z obozem, z tym wydawnictwem od 1981 roku. Był współpracownikiem zespołu redakcyjnego, który w konspiracji wydawał przez kilka lat obóz. A później również po misji w Turcji był wykładowcą w Studium Europy Wschodniej, prowadził wykłady na studiach dziennych, magisterskich, na studiach podyplomowych. Pożegnaliśmy go z ogromnym smutkiem, ale również i z honorami w 2017 roku. Kolejne cykliczne wydawnictwo to jest kwartalnik Przegląd Wschodni. Jest to Duma Nasza. Jest to wydawnictwo o profilu historycznym. Ten ostatni tom, proszę Państwa, również noszący bardzo wysoki numer, bo 61 w swojej historii, poświęcony jest całkowicie Sojuszowi Piłsudski-Pytura 1920 roku. I jest to pokłosie prac Komisji Historycznej Międzyuczelnianej, którą SEF utworzył z uczelniami ukraińskimi. 3 lata współpracujemy z historykami ukraińskimi. Cyklicznie odbywają się posiedzenia w Warszawie i w Kijowie. Pandemia spowodowała, że ostatnie spotkanie mieliśmy online. Natomiast materiały z tej właśnie naszej dwudniowej sesji, konferencji składające się z opracowań historyków ukraińskich, jak i polskich, są treścią kolejnego numeru Przeglądu Wschodniego. I kolejna, powiedziałbym, duma naszego studium to jest Nowy Prometeusz. Nowy Prometeusz studium zapoczątkowało bardzo szerokie badania nad historią prometeizmu, nad działalnością Tadeusza Hołówki, Haraszkiewicza,
pułkownika Szacla, wielu, wielu innych zasłużonych dla ruchu prometejskiego. Przypomnę, że również Szymon Petlura był czołową postacią ruchu prometejskiego w Paryżu. Szereg niezwykle ciekawych dokumentów zostało opublikowanych. Ten numer poświęcony jest właśnie również prometeistom, ale to jest tylko jedno z trzech wydawnictw, które się ukazało teraz. Bo proszę Państwa, w ramach obchodów SEB zorganizował cykl konferencji poświęcony historii prometeizmu, które odbyły się w krajach, gdzie funkcjonowały placówki wywiadu polskiego, które realizowały to hasło „Pruć Rosję po szlach”. Pobudzić i pomóc tym narodom, które znalazły się w okowach Imperium Rosyjskiego po 20 roku. A więc konferencja odbyła się w Turcji, gdzie była bardzo silna placówka prometejska wywiadu polskiego, Armenii, Azerbejdżanie, w Paryżu, w Londynie, proszę Państwa, i jeszcze w kilku innych krajach. I tutaj mamy kolejny tom, który jest poświęcony Turcja w polskiej polityce prometejskiej w latach 1918-1932. A kolejny napisała absolwentka naszego studium, pani doktor, dzisiaj jest pracownikiem naukowym i przygotowała pracę „Azerbejdżański prometeizm. Działalność polityczna i publicystyczna Mehmeda Emina Rasulzadego”, no więc prezydenta azerskiego na emigracji w ramach rozprawy doktorskiej napisanej u nas na uniwersytecie przygotowała i z archiwów szereg niezwykle ciekawych dokumentów. Kolejny to Leszek Szerebka, nazwisko Państwu znane, związane z dyplomacją, z kierunkiem białoruskim. Jego książka „Kozacy w Rosji Borysa Jelcyna 1989-1999. Kozacy. Wydawałoby się, że jest to historyczna nazwa, a absolutnie nie, bo zostały odbudowane struktury organizacji kozackich. Nie są to tylko organizacje, które kultywują tradycje, ale są to organizacje mające charakter paramilitarny, uzbrojone, pełniące służbę na niektórych odcinkach granicy Imperium Rosyjskiego. Znamy ich również, bo część tych oddziałów kozackich została przerzucona do Donbasu, gdy rozpoczęła się wojna w lutym 2014 roku. Rocznik Centrum Studiów Białoruskich. Otóż, proszę Państwa, od kilku lat w ramach współpracy, powiem inaczej, pomocy inteligencji białoruskiej, pracownikom naukowym, którzy relegowani zostali z uczelni białoruskich, przede wszystkim z Grodna, zostało utworzone Centrum Studiów Białoruskich przy studiu. Jest to oczywiście zasługa wielka pana dyrektora, cała idea, później sprawy organizacyjne. Są to profesorowie, pracownicy naukowe uczelni białoruskich, tak jak wspomniałem, głównie z Grodna i proszę Państwa, ukazują się pod redakcją profesora Tadeusza Gawina z Grodna. Kolejne tomy, to jest czwarty tom, który nosi nazwę „Polskość wyjęta spod prawa. Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1919-2017. Kolejne tomy dotyczą losów Polaków na Białorusi, organizacji polskich. No można powiedzieć, że zakres tematyczny jest bardzo duży. Ostatnie lata działalności tego ośrodka dotyczyły udziału Białorusina w walkach o niepodległość i granice 1917-1921. Proszę Państwa, jest to niezwykle cenna rzecz, bo przedłużamy żywotność naukową tym ludziom, którzy zostali praktycznie na ulicy bez środków do życia. Natomiast praca ich jest niezwykle pożyteczna dla nas i myślę, że dla historii. Kolejny tom „Polacy na Białorusi od powstania styczniowego do XXI wieku”. Zbiór, prezentacja sylwetek ludzi, którzy są zapisani w historię tego regionu.
Rzeczypospolitej, obojga narodów, Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej, proszę Państwa. No i teraz, którzy kultywują tradycję, historię tego okresu. Ja jeszcze przygotowałem Państwu dla prezentacji taki kolejny minicykl wydawniczy, Helena Krasowska, Języki mniejszości. Te trzy tomy, mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej. Niezwykle ciekawe opracowanie dla studentów, dla pracowników naukowych uczelni polskich, ale również i ukraińskich. Michała Masłowskiego, mity i symbole polityczne. A więc rozprawa z historią, proszę Państwa, to co powinniśmy wiedzieć i to co powinniśmy wykorzystać w naszej działalności dydaktycznej ze studentem, z młodym człowiekiem, który na temat tych stereotypów niewiele wie, jak przychodzi na studia, do nas, do studium, a myślę, że również i w innych uczelniach jest podobnie. Kolejny tom, Powstanie małych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. I następnie komunizm i transformacja państw Europy Środkowej i Rosji. I na koniec ja jeszcze sobie zostawiłem sobie taką wielką książkę Zbrodnia, kłamstwo, amnezja, rewolucja czerwonych Khmerów Kambodży. No, ten tom pokazuje, że nie ograniczamy się tylko do strefy Europy Środkowo-Wschodniej, do Bałkanów, do Rosji, do Eurazji, ale również sięgamy daleko do Azji, bo są takie zainteresowania naszych pracowników naukowych i współpracowników, którzy po zakończeniu służby dyplomatycznej, misji dyplomatycznej wracają do Warszawy i są naszymi wykładowcami. Pan dyrektor, to teraz przekażę głos swojemu młodszemu koledze. Myślę, że również przedstawi Państwu interesujące publikacje. Дякую, пане директор. Дякую, пане полковнику. Ну і продовжуючи представлення цієї синьої серії, яка є скоріше такою підручниковою, варто сказати, що одним з наших візитних професорів був Микола Рябчук. І це, мабуть, його найсвіжіша книжка англійською мовою. І я якби заохочую всіх придбати її або взяти безкоштовно, бо вона була співфінансована польським МСЗ-том. Також варто згадати, що є одна позиція в нас російською мовою. Це двотомник Рудольфа Піхої. Піхоя очолював архівну службу Росії за президентства Єльцина. Ну і був тим істориком, який привіз до Польщі катинські документи. Якби це, мабуть, не найкращий його твір, бо, як мені здається, він вже активно історією не займається, в архівах не сидить. Але як підручник для студентів, які цікавляться історією Росії, історією радянської Росії і історією Радянського Союзу, то може бути добрим джерелом. Також варто додати про інші періодичні видання «Студіум». Це Warsaw East European Review. Щороку студіум організовує Варшавську Східноєвропейську конференцію англомовну, дуже велику. І це, мабуть, одна з найбільших подій, які організовує студіум. В цьому році ця конференція розділена на три частини і цілком присвячена Білорусі. А це видання ювілейне, тут найкращі статті за 10 років існування цієї конференції і, власне, цього видання. Ще одне білоруське видання «Студіум» – це «Білоруський історичний огляд». Його редактор Саганович, ну, думаю, що більшості людей не треба більше представляти. Це дуже серйозне видання, мабуть, одне з найкращих історичних наукових білоруських видань. Ну і особисто я хотів би представити, бо мав приємність і честь брати участь в підготовці цього тому, це том присвячений Науково-дослідному інституту Східної Європи, який існував в Вільні в 30-39 роках. Ну, для української аудиторії варто сказати, що з ним українці мало були пов'язані, бо більше вони були пов'язані з Східним інститутом в Варшаві, але Роман Смальстоцький, Мирон Кардуба, Богдан Лепкий приїжджали до цього інституту робити лекції. Ну і перед пандемією, в лютому 2020 року у Вільнюсі відбулася велика конференція, де вдалося зібрати найкращих знавців історії цього інституту, а також
нащадків професорів. Були дві дочки Станєвича, був внук Станєвича, була внучка Вільхорського, внучка Веслоуха. Ну і, власне, вдалося організувати вечір спогадів за участю цих нащадків. Ну і повна транскрипція вечору спогадів є в цій книжці. Це найсвіжіше видання студіум, і я вважаю, що варто познайомитися з ним. Ще одне видання – це щоденник Владислава Вільхорського. Вільхорський, власне, був директором цього інституту, і в міжвоєнній Польщі він був найліпшим знавцем Литви, її історії, її культури і її сучасності. Ось після війни він опинився на еміграції, і його щоденник був віднайдений не так давно в Литовській національній бібліотеці, виданий спочатку литовською мовою, а ми видали його польською мовою під редакцією Томаша Блащака. Ось, ну і ще видання, вже пан полковник згадував Тадеуша Гавіна, ну і ту польсько-щвинята справа про польську меншину в Білорусі в 19-17 роках. Dzień dobry Państwu. Ja nie będę mówił długo, prosiłem o kilka słów, żebym mógł przedstawić działalność Instytutu Polskiego w Kijowie, w tym również wydawnictwa. One są w moim samochodzie z różnych względów, ja ich tutaj dzisiaj nie przyniosłem, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to można je otrzymać. Instytut nie może sprzedawać nic, więc one są do otrzymania za darmo, po kilkanaście egzemplarzy, nawet do 20 kilku niektórych posiadam, więc jak ktoś będzie zainteresowany, proszę o, po prostu proszę o kontakt. Proszę Państwa, to moje krótkie wystąpienie. Chciałem zacząć od tego, co klasycznie robił Uniwersytet, co Instytut i co uważam, że należało dodać i co mam nadzieję częściowo mi się udało zrobić jako dyrektorowi Instytutu już ponad rok. Otóż Instytut jest przeznaczony do współpracy z instytucjami Ministerstwa Kultury różnymi. Zazwyczaj są to te instytucje, które chcą sięgnąć gdzieś poza granicę. To często jest Instytut Adama Mickiewicza, to jest Instytut Fryderyka Chopina i z tego typu rekomendacjami zjawiają się najczęściej w instytutach polskich zagraniczne podmioty prosząc o współpracę. Instytuty polskie wspierają tego typu działalność, pomagając organizować koncerty, pokazy filmów, wystawy, pobyty jakichś ludzi kultury. I w większości przypadków jest to powiązane z szeroko rozumianą sztuką, architekturą, malarstwem i innymi tego typu zjawiskami. Oczywiście w dużej mierze charakter działalności Instytutu jako instytucji niewielkiej zależy od tego, kim jest konkretny dyrektor. Jeżeli dyrektor zajmuje się sztuką, no to cała działalność Instytutu zaczyna się w tą stronę przesuwać. Pomimo tego, że ja jestem z zawodu historykiem, absolutnie nie chcę odpuszczać tych innych dziedzin, ale też wiem, że tutaj na sali chyba, a przynajmniej oficjalnie, czynnych artystów nie ma, więc nie będę mówił o tych artystycznych inicjatywach, które Instytut utrzymał. Natomiast kiedy się pojawiłem w Kijowie, to uznałem, że pewne dziedziny należy rozbudowywać. Pomyślałem o historii, pomyślałem również o pomocy w nauce języka polskiego, ale środowiska ukraińskiego. Z polskiego punktu widzenia bardzo jest ważne utrzymanie języka wśród polskiej mniejszości narodowej, ale ta druga część, czyli nauczanie języka polskiego obcego, wydawała mi się wyjątkowo ważna. Przy czym znowu, ta dziedzina to jest coś, o czym mniej Państwu będę mówił. Chciałbym więcej powiedzieć o różnych naszych inicjatywach historycznych i kulturowych. Rozpocząć chciałbym od czegoś, czego nie mam ze sobą, ale łączy się to z panelem, który właśnie zakończyliśmy. W związku z pielgrzymką Jana Pawła II myśmy promowali w Kijowie dwie książki. Pierwsza to była Pamięć i tożsamość, wydana po ukraińsku. Druga była bardzo ciekawą publikacją, bo była ona publikacją trzech instytutów polskich. Z Wilna, Mińska i właśnie z Kijowa. Było to 8 papieskich encyklik, różnego typu dokumentów. To mogły być encykliki, czy fragmenty encyklik, to mogły być papieskie kazania, innego typu przemówienia, wystąpienia w różnych momentach, ale dwie z nich były wygłoszone podczas pielgrzymki na Ukrainę, dwie podczas pielgrzymki na Litwę, dwie do Białorusinów, kiedy oni byli u niego gdzieś podczas jakiejś jednej z jego czy pielgrzymek, czy pobytu, byli oni w samym Watykanie. I wreszcie dwa wystąpienia papieskie to były o kwestiach wschodnich w Polsce. To wszystko zostało wydane w 4 językach
I te dwie publikacje były przez nas promowane na Kniżkowym Arsenale w Kijowie. To jest chyba najważniejsza książkowa inicjatywa w stolicy Ukrainy. Zorganizowaliśmy dyskusję. To myślę, że pewien przyczynek do dyskusji, jaka tu się odbywała podczas panelu, był głowa cerkwi grekokatolickiej i biskup Kijowa, czyli zarówno biskup Witalii, jak i Światosław, głowa cerkwi grekokatolickiej. Była również dyskusja w Instytucie Świętego Tomasza z Akwinu, to jest instytucja dominikańska w Kijowie. Ale tych elementów dalej nie chcę rozbudowywać. Chciałem się rzeczywiście skupić nieco na tych elementach historycznych i pozwólcie mi Państwo, żebym część tego mojego, tej mojej prezentacji Instytutu, działalności Instytutu w tej przestrzeni poświęcił temu, jak ja uważam, że należałoby widzieć ten temat. W pewnym sensie brak ostatecznego powodzenia w dialogu historycznym polsko-ukraińskim zrzuciłbym na karb niewłaściwego podejścia do samego tematu. Bo z jednej strony mamy pamięć historyczną, która nie dotyczy tylko pamięci indywidualnej, ale sięga głęboko w przeszłość, a z drugiej strony mamy działalność naukową. To są dwie zupełnie różne dziedziny, które non-stop są mylone. Przypomnijmy, no pamięć historyczna jako zjawisko tworzące wspólnotę narodową jest bardzo silnie nacechowana emocjonalnie. W pamięci historycznej dokładnie wiemy, kto jest swój, kto nie, kto jest dobry, kto jest zły. Ta afiliacja i te określenia moralne zdecydowanie odróżniają pamięć historyczną od historii naukowej, od historii jako elementu naukowego. I rzecz druga, chyba jeszcze istotniejsza. W związku z tym, że politycy miewają kłopoty z pamięcią historyczną, odwołują się do naukowców. A naukowcy akurat tego właśnie dać im nie mogą. Znaczy nie mogą im dać z jednej strony afiliacji moralnej, a z drugiej strony związków, powiedziałbym, ideowych. Ale bardzo często naukowcy, do których się odwołujemy, to naukowcy akurat tych momentów historii, które momentami zderzenia polsko-ukraińskiego. Bo naukowiec, wbrew temu, co sam chce, staje się związany z własnym tematem działań. Naukowiec, który zajmuje się historią Bizancjum, zawsze sobie wyobraża, czy można by było ocalić Konstantynopol, mówiąc w przenośni, żeby odejść od naszych polsko-ukraińskich tematów. Jaki jest więc mój postulat? Otóż w związku z tym, że wiele lat pracowano na to, żeby elementy łączące Polskę i Ukrainę nie pojawiły się w pamięci, to te elementy należy z pamięci wydobyć. O tych innych nie dyskutować, nie dlatego, że są nieważne. Nie dyskutować na poziomie pamięci. Niech w naukowych dyskusjach one grają. Ale na poziomie publicznym wydobywamy inne. Instytut zorganizował, to będzie dwa tygodnie temu, historyczny pochód przez Kijów w historycznych strojach rekonstruktorów polskich i ukraińskich pod pomnik Sachajdacznego, gdzie Choreja Kozacka odśpiewa między innymi Bogu Rodzice. Jest to fakt, który historycznie w zasadzie przez naukowców nie może być komentowany, bo tutaj nie ma interpretacji historycznej. Jest to fakt z kręgu, nazwałbym to, przeżyć zbiorowych, społecznych. I wydaje mi się, że promowanie tego typu zjawisk jest rzeczywiście najlepszą metodą, żeby zbudować jakąś przestrzeń wspólną. I teraz przejdę już bezpośrednio, bardzo krótko już, do tych publikacji, które chciałbym Państwu pokazać i może zachęcić do tego, żebyście też się jakoś rozpropagowali. Sięgnąłem po inne polskie instytucje, poza Instytut Pamięci Narodowej, bo to on jest głównie znany na Ukrainie, uznając, że w związku z tym, że doszło właściwie do pewnego zderzenia dwóch Instytutów Pamięci Narodowej, no to jest to trudny partner. Razem z Muzeum Historii Polski zdobiliśmy w Kijowie, ona teraz jeździ po Ukrainie, ale będzie znowu w Kijowie 11 listopada wystawę poświęconą Konstytucji 3 maja. Przetłumaczyliśmy na język ukraiński książkę Richarda Batterwicka, Konstytucja 3 maja. Myślę, że część tego, jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, będę mógł zostawić. Drugą rzeczą, bardzo istotną i ciekawą, to też jest działanie już nieco zapomniane, Muzeum Historii Polski. Muzeum Historii Polski wiele lat temu zamówiło cykl filmów pod wspólnym niebem. To było chyba już ponad kilkanaście lat temu. Filmy były bardzo w duchu tego wszystkiego, co tutaj mówimy. Te filmy zostały zrobione z napisami ukraińskimi, ale w jaki sposób je pokazać? Prawa licencyjne uniemożliwiały wrzucenie ich na stronę. Na stronie Instytutu są dwa z nich. Film pod tytułem Ukraińcy i film pod tytułem Tatarzy. Pozostałe są prezentowane w następujący sposób. Tu jest pendrive, fleszka, na którym są one wszystkie zapisane.
fleszki się nie daje zabezpieczyć, ale w ten sposób można dochować prawa. Jest to rodzaj takiej książeczki, traktujemy to też rodzaj jak podarunku dla osób zaprzyjaźnionych. Tego typu kilkanaście, chyba do 20 egzemplarzy też posiadam. Oprócz filmu Ukraińcy i Tatarzy są tutaj Ormianie, Białorusini, Litwini, Żydzi. Wszystkie narody Rzeczpospolitej opisane i omówione przez nie tylko polskich, ale i innych autorów. O Ukrainie mówi Jarosław Chrysak, z tego co pamiętam. Czymś, czego jestem wyjątkowo dumny, to jest reprint Tymka Padury. Sam Padura za swojego życia, a właściwie jedno to już było pośmiertnie, wydał dwie za życia, ta jedna pośmiertna, to trzecią książkę. Tu nie ma Sokołów, ale Padury, mam nadzieję, w tym towarzystwie nie trzeba przedstawiać. Natomiast myślę, że pojawienie się tego reprintu jest też rzeczywiście zjawiskiem ważnym. Padura był za bardzo polski dla Ukraińców, za bardzo ukraiński dla Polaków, zniknął z naszej przestrzeni. Przywołanie Tymka Padury i to w takiej formie ładnej, no bo to jest reprint, myślę, że też jest bardzo istotne. Żeby to... To jest coś, czego właściwie jeszcze na Ukrainie nie było. Tego niestety nie mogę Państwu ofiarować, ale to w czwartym kwartale wejdzie do obiegu na Ukrainie. To jest niejako... To jest wspólny projekt Instytutu Polskiego w Kijowie i Kancelarii Prezydenta. Rodzaj polskiego wkładu w Platformę Krymską w czterech językach, sonety krymskie, polski, ukraiński, angielski, krymsko-tatarski, pisany zapisem łacińskim ze wstępem prezydenta Dudy. W tej chwili razem z Kancelarią Prezydenta, pewnie przy współudziale ambasady, bo też jesteśmy umówieni tutaj na rozmowę w tej sprawie, będziemy rozważali, w jaki sposób przeprowadzić promocję tej książki. Na pewno jakoś z Tatarami na Ukrainie, ale myślę, że też jest to rzeczywiście książka ważna, bo pokazuje ona Polskę jako kraj, który nie jest gdzieś daleko, tylko był w tej przestrzeni ukraińskiej obecny. Nasza obecność na Platformie Krymskiej nie była obecnością kraju z jakiejś innej półkuli. I to też jest istotne. Myślę, że dosyć ciekawym wkładem w to, co robimy na Ukrainie, jest ta broszura. To jest broszura dla politologów. Kłaniam się w kierunku pana profesora Żerawskiego-Grajewskiego, bo to on jest redaktorem. Kiedy mieliśmy rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej V4, grupa politologów stworzyła materiał, który może być ciekawym przyczynkiem do dyskusji politologicznej właśnie. Politologowie polscy i ukraińscy mówią o tym, czym dla nich jest V4. Na Ukrainie o V4 mówi się niełatwo, bo to przecież inne relacje ma Ukraina z Polską, inne z Węgrami. Ale myślę, że w ten sposób, wprowadzając dyskusję politologów, wprowadziliśmy również ten temat. Przepraszam, że przed kolacją zabrałem być może zbyt dużo czasu. Dziękuję Państwu za uwagę. Дякую, пане директоре. Продовжуючи нашу роботу, запрошуємо до чергової презентації професора Гудя Богдана Васильовича. Шановні колеги, доброго дня, шановні гості наші. Буду дуже коротко, позаяк не можу похвалитися таким доробком, як Інститут Польщі, який репрезентує пан Роберт Чижевський. Я репрезентую в тій ситуації Інститут Українознавства імені Крип'якевича, Академії наук України. І хотів звернути вашу увагу на книжечку, невелику книжечку, яка вийшла минулого року і називається «На нашій, не своїй землі». Це є стаття Івана Яковича Франка, яка не була публікована навіть в додаткових томах до зібрання творів цього великого вченого, поета і мислителя. І, власне, без, скажімо так, зовнішньої допомоги, старанням ентузіастів, а потім при допомозі Львівської обласної державної адміністрації, ми її все-таки видали, переклавши її з української мови на польську. Тобто це стаття в двох мовах, в вигляді брошури, українською і польською мовою, і цима ситуація полягає на тому, що свого часу Іван Якович переклав текст цієї так званої статті з польської мови на українську. Позаяк автором тексту є відомий, чи мало відомий зараз, Станіслав Доліва-Стажинський, відомий більше як Стас Заміхова, польський поет,
публіцист, гуманіст, родом з Поділля, яке своє життя скінчив в Галичині, і який і рукопис уривку праці якого Іван Якович Франко купив якогось архівісти і переклав це українською мовою. Поза як ми не виявили тексту польською мовою, нам довелося перекласти знову з української мови на польську. Зробила це Анна Кожинівська-Бігун і наш приятель Артур Деска, який з певних обставин зараз не може бути з нами. І я написав передмову до цих двох частин, українську і польську передмову. Польська трохи ширше, поза як польський читач, який буде ознайомлюватися, може дещо не зрозуміти з українських реалій того часу. І, власне, йдеться про ситуацію, яку описує Стажинський на Поділлі першої половини 19 століття. І цей опис, скажу вам, не надто легкий до читання, дає нам можливість зрозуміти, власне, сенс фрази відомого французького вченого Даніеля Бувуа, чому сокира в певних обставинах стає зброєю озвірілого люду, хто довів цей люд до озвіріння. Таким чином, ця книжка дає можливість прослідкувати реалії тогочасного життя в кріпосницьких селах Правобережної України, що є, на мою думку, фундаментом для розуміння розвитку подій, які мали місце на Правобережній Україні і на початку ХХ століття і в подальші часи. Ця книжка буде переказана бібліотеці Національного університету Прикарпатського імені Василя Стефаника. І при бажанні, очевидно, можна буде з нею ознайомитись також в інших бібліотеках, зокрема бібліотека міста Львова. Дякую за увагу. Дякую, Богдан Васильович. Шановні учасниці, маємо защит по раз колейний гостить у себе пана професора Шептицького, в кінці дотар до нас і з приємністю віддає голос пану для презентації своєї книжки. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, tak na ostatnią chwilę to jeszcze chyba mi się nigdy nie zdarzyło, ale cieszę się, że tu jestem. Temat tego panelu to jest bibliografia naukowa na temat, cytuję z pamięci, stosunków polsko-ukraińskich z okresu 2021. Ja mam opowiadać o książce, która wyszła formalnie w roku 2019 i pewnie gdyby nie pandemia, to byłaby już okazja wcześniej o niej porozmawiać, ale z powodów epidemicznych wszystko się trochę przesuwało. Książka mojego autorstwa Contemporary Relations Between Poland and Ukraine. Strategic Partnership and its Limits. Kilka słów najpierw o genezie książki, potem o tym, co ona zawiera i potem o tym, jakie wnioski ja w tej książce stawiam. Pomysł parę lat temu na moim macierzystym Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych był taki, żeby wypuścić taką serię książeczek o dwustronnych stosunkach Polski z różnymi państwami. Książek po angielsku, takich wprowadzających w tematykę danego zagadnienia. Pomysł tej serii jako takiej upadł, to znaczy zdaje się, że dwie książki wyszły chyba o Białorusi i właśnie o Ukrainie, ale pomysł mnie zmotywował do tego, żeby w tej, a nie w innej formie zająć się tą tematyką. Książka, jak mówię, miała być w założeniu i jest po angielsku, więc dla czytelnika spoza Polski czy Ukrainy również i nie miała być jakimś pogłębionym studium, analizą jakiegoś jednego konkretnego zagadnienia, ale raczej pewnym wprowadzeniem. Mówiąc mniej formalnie, kiedyś taka była seria, może pamiętacie, książek tam Windows for Dummies, tak? Albo no więc to jest Poland and Ukraine for Dummies trochę. W związku z tym, po pierwsze, są tu rzeczy zarówno dość oczywiste, przynajmniej dla tu obecnych, jak i te może nieco mniej, jak i starałem się dochować daleko idącego w Polsce popularne słowo symetryzmu. To znaczy przedstawiać w równym stopniu i
równie dużo miejsca poświęcić zarówno sprawom, poglądom polskim, jak i ukraińskim, spojrzeniu z Polski, z Ukrainy. Na ile mi się to udało, to jest inna sprawa. Wydaje mi się, że książka jest, może być o tyle przydatna, że o ile zwłaszcza w naszym tutaj gronie mamy dość dużo publikacji poświęconych współczesnym stosunkom polsko-ukraińskim, tym się zajmował i Horchurak, i również w 2009 roku bodajże Instytut Studiów Strategicznych wydał taką książeczkę Piotra Kuspysa o stosunkach polsko-ukraińskich. O tyle publikacji książkowych anglojęzycznych było nieco mniej. Roman i Kataryna Wolczuk, ale to już prawie 20 lat temu, wydali taką książkę o strategicznym partnerstwie polsko-ukraińskim. No więc ta książka gdzieś się miała wpisywać w tę lukę. Jak mówię, ma to być przegląd tych naszych stosunków, w związku z tym idę tam po kolei o kwestiach historycznych, czyli tym, co było przed rokiem 89-91, uwarunkowania, stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne, tak jak mnie na studiach uczyli, stosunki w sferze bezpieczeństwa i potem kilka zagadnień bardziej szczegółowych, właściwych dla naszych stosunków, czyli kwestia pamięci historycznej, kwestia granicy polsko-ukraińskiej i kwestia stosunków Polski i Ukrainy, czy współpracy Polski i Ukrainy z Unią Europejską. Tak jak powiedziałem, jest to raczej próba zebrania w jednym miejscu pewnych rzeczy. Kiedy ją opisałem, to nie była kwestia prowadzenia oryginalnych badań, a najczęściej znalezienia literatury na temacie, o którym coś gdzieś kiedyś słyszałem. Natomiast była kwestia przejścia do tego, jak to naprawdę wygląda. I była też tą praca bardzo fajna, bo o niektórych rzeczach ja sam osobiście nie tylko słyszałem, ale też czytałem, się nimi zajmowałem bardziej szczegółowo. Inne zagadnienia, jak chociażby wspomniana już granica, to była możliwość odkrycia również prac innych autorów, chociażby Joanny Koniecznej-Sałamatin na temat tej sytuacji na granicy, jakieś wywiady z ludźmi, co im na tej granicy robili, ile ich trzymali, co kazali wyciągać z walizek i z jakimi komentarzami. Daję to jako przykład niezbyt poważny, ale tym w szczególności pisząc tę książkę się zajmowałem, korzystając przede wszystkim oczywiście z prac polskich i ukraińskich, na tyle na ile się dało. Literatura została zaanglicyzowana, ale no, tej literatury angielskiej nie ma zbyt dużo. Jakie wnioski ta książka zawiera na temat stosunków polsko-ukraińskich? Polska i Ukraina były porównywane niejednokrotnie do, również w kontekście przeszłości historycznej, do Francji i Niemiec, czy do Niemiec i Polski. Zbigniew Brzeziński jeszcze pisał w Wielkiej Szachownicy, że trójkąt weimarski poszerzony o Ukrainę to powinna być w przyszłości taka oś bezpieczeństwa europejskiego. No, to jest porównanie bardzo ładne. Ono w jakimś stopniu oddaje cele polityki Polski wobec Ukrainy w ciągu ostatniego 30-lecia. Natomiast to jest porównanie nie do końca adekwatne. Dlaczego? O tym za chwileczkę. Drugie porównanie, którego z kolei w szczególności Ukraińcy, ale też część Polaków bardzo nie lubi, to jest porównanie stosunków polsko-ukraińskich do relacji francusko-algierskich, a może do relacji włosko-libijskich. Kiedyś bodajże Grzegorz Schetyna taką tezę, jak już nie pamiętam, czy minister, czy marszałek głosił, no, spotkało się to z odzewem dosyć mało pozytywnym. I w sumie trudno się dziwić. To znaczy oczywiście można aplikować, się tym też kiedyś zajmowałem, można aplikować model, koncepcje postkolonialne do relacji, czy w ujęciu historycznym, czy w ujęciu współczesnym polsko-ukraińskich, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że ten model ma w tym naszym przypadku też pewne istotne ograniczenia.
zainteresowanie Polski krajami Europy Wschodniej, taka nostalgia za kresami, to wszystko gdzieś o ten postkolonializm się ociera, tak? To, co mówił bodajże de Gaulle, l'Algérie du papa, Algieria tatusia, no to w stereotyp Galicji, Wołynia przedwojennego, takiej Arkadii, Sielanki, to gdzieś się wpisuje, tak? Ale jednocześnie są pewne istotne różnice, bardzo fundamentalne, podobieństwo językowe, bezpośrednie kulturowe, bezpośrednie sąsiedztwo geograficzne, to, że właściwie często nie wiadomo, jakbyśmy spojrzeli na ludność po polskiej stronie Podkarpacia czy Lubelszczyzny, po ukraińskiej stronie na ludność Galicji, właściwie jak to kogo dokładnie kolonizował, gdzie ta granica przebiega. W przypadku tradycyjnych kolonii to było bardzo, bardzo wyraźne, kto był kolonizatorem, kto był skolonizowany. Tutaj tego nie ma, tak? No więc ten model francusko-niemiecki czy polsko-niemiecki, nie do końca, model francusko-algierski również nie do końca. No i tutaj docieram do pytania, to właściwie jak jest i dlaczego oba te przykłady wydają się nieadekwatne. Jedna rzecz, która w sposób bardzo oczywisty dzieliła po części, aczkolwiek już mniej obecnie myślę, dzieli Polskę i Ukrainę, to jest oczywiście historia. I wydaje mi się, że to jest rzecz dosyć oczywista i w tej chwili nie ma chyba sensu tego wątku przedłużać. Może z jedną uwagą, tu już wychodzę poza tę książkę, mianowicie New Eastern Europe współfirmował w tym roku takie badania na temat wzajemnej percepcji Polski na Ukrainie przez Ukraińców i Ukrainy w Polsce. I to, co dosyć wyraźnie wychodzi z tych badań, zwłaszcza jak patrzymy na polskie spojrzenie na Ukrainę, to że znaczenie historii w tej percepcji Ukrainy w Polsce spada. I moim zdaniem osobiście to jest pozytywne, ale to jest pewna drobna dygresja. Więc pierwszy punkt, który dzielił czy dzieli po części Polskę i Ukrainę, to jest oczywiście historia. Drugi punkt istotny i to jest, myślę, jedna też z ważnych osi tej książki. Drugi punkt, który nam utrudnia, a w każdym razie kształtuje w dość specyficzny sposób naszą współpracę, to jest kwestia tego, że Polska i Ukraina z różnych powodów, i z powodów wewnętrznych, i z powodów uwarunkowań zewnętrznych, ale obrały po przemianach 89-91 nieco odmienne drogi rozwoju, które zaowocowały tym, że Polska ostatecznie znalazła się w Unii Europejskiej i w NATO, a Ukraina pozostała poza tymi strukturami. Ja nie chcę bynajmniej powiedzieć, że to jest jakaś zasługa Polski wyłącznie albo wyłącznie wina Ukrainy. Tak? Te uwarunkowania zewnętrzne też są dość istotne. Ale faktem jest, że jesteśmy sąsiadami, bliskość geograficzna, kulturowa, językowa i tak dalej, natomiast jednocześnie dzieli nas ta zewnętrzna granica Unii Europejskiej i NATO. I to dość istotnie sprawia, że pewne rzeczy, które dla innych państw, chociażby dla krajów Grupy Wyszehradzkiej, o której tu była mowa przedtem, które dla krajów wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz NATO są dużo łatwiejsze, są oczywistością, dla nas się wiążą z pewnym wysiłkiem. Radosław Sikorski napisał bodajże w roku 2009, że tak bardzo realistycznie i niezbyt przyjaźnie dla Ukrainy zresztą, że członkostwo w Unii Europejskiej coraz bardziej determinuje krąg naszych przyjaciół, coraz bardziej determinuje krąg naszych sojuszników. I to jest coś, z czym po części trzeba się zgodzić, tak? To nas może tu obecnych nie zachwycać, natomiast faktem jest, że chociażby z powodu tej sytuacji na granicy, o której już mówiłem, ta nasza współpraca, te nasze kontakty są czasem, one wymagają dużo większego wysiłku, żeby to partnerstwo utrzymać, niż w przypadku krajów, które są razem w ramach Unii Europejskiej, czy w bardziej ograniczonym stopniu w NATO. I to też sprawia, że to nasze strategiczne partnerstwo często pozostawia taką pewne poczucie niespełnienia, że mogłoby być lepiej. Czy w tym kontekście, już kończę, czy w tym kontekście jest coś pozytywnego? Ja myślę, że tak. To są kontakty społeczne. To jest zresztą największy bodaj rozdział tej pracy. To, że po tych 30 latach, oczywiście z powodu emigracji, ale z powodu też innych czynników,
nam się udało to wzajemne postrzeganie na poziomie ludzkim zmienić. To, że w tej chwili to już nie jest problemem dla Polaków, dla Ukraińców mieć za Ukraińca, Polaka, sąsiada, kolegę w pracy, szwagra. I tą pozytywną konkluzją kończę. Jeszcze tylko jedna uwaga, bardzo techniczna. Jak mówię, książka jest sprzed 2 lat i w efekcie ja niestety nie mogę tych książek ani sprzedawać, ani rozdawać, bo po prostu po 2 latach się okazało, jak tutaj się szykowałem do wyjazdu, że mam w domu tylko jedną. Natomiast gdyby ktoś chciał, to poproszę o maila, messengera, dowolny inny kontakt, wersję elektroniczną z radością wszystkim zainteresowanym udostępniam. Wielmi szanowni uczestniki, szanowni państwo, ja думаю, że ukraińska strona mnie wybaczy, że ja będę mówić polską mową, оскільки бачу, що на залі більше все ж таки є представників Польщі. Mam zaszczyt dzisiaj prezentować listy błogosławionego Klemensa Szeptyckiego do braci, szczególnie listy są do brata generała Stanisława Szeptyckiego. Kilka listów jest do brata Leona Szeptyckiego, między innymi pradziadka pana profesora, i Leon Szeptycki był zamordowany przez Armię Czerwoną w 1939 roku przy Ubicach pod Lwowem, i do Aleksandra Szeptyckiego, który został zamordowany w 1940 roku przez Gestapo w Zamościu. Listy są wydane w 2021 roku i wydane dzięki Fundacji Wolność i Demokracja. Dziękuję pani prezes. W 2016 roku listy były wydane w języku ukraińskim, tutaj reprezentuję. Były reprezentowane po raz pierwszy w Soborze Grecko-Katolickim Świętego Jura i pan dyrektor Rafał Dzięciowski był obecny na tej prezentacji. Listy napisane w języku polskim, przetłumaczone zostały przeze mnie na język ukraiński, opatrzone komentarzami i wspólnie z ukraińskim duchownym katolickim księdzem Justynem, który stoi na czele tego swoistego Instytutu Pamięci Mnichów Studytów. Studyci to jest reguła wschodnia prawosławna, która dzięki metropolicie Szeptyckiemu została prowadzona do kościoła katolickiego. Dało się nam wydać w języku ukraińskim. Wydanie było niewielkie, 1000 egzemplarów własnym kosztem. Z myślą, że postać Klemensa Szeptyckiego jest wspólna dla Polaków i Ukraińców. Dlaczego również dla Polaków? Bo do 1943 roku Klemens Szeptycki, Kazimierz Szeptycki, był polskim politykiem, był znany największym lobbystą interesów polskich w Imperium Austro-Węgierskim. Był 7 lat posłem parlamentu, również był sekretarzem parlamentu jako przedstawiciel koła polskiego w parlamencie wiedeńskim. I postać Klemensa Szeptyckiego jest bliska dla jednego i drugiego narodu, przy czym to jest błogosławiony Kościoła Katolickiego, sprawiedliwy wśród narodów świata. W 2008 roku został nagrodzony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Postać jest w kontekście beatyfikacji niezwykle ciekawa. Beatyfikacja zresztą odbyła się, został wyniesiony na ołtarze przez świętego Jana Pawła II we Lwowie. Już w kontynuacji poprzedniego panelu to mówię. Postać jest aktualna i bardzo ciekawa dla współczesnych społeczeństw polskich i ukraińskich. Z tą myślą zrobiłem kilkadziesiąt prezentacji różnorodnych na Ukrainie i rozdałem 1000 egzemplarzy tych listów dla wszystkich chętnych. W 2021 roku, ponieważ listy były pisane w języku polskim, to właśnie z rodziną Szeptyckich, z panem Maciejem Szeptyckim, myśmy przygotowali do druku. Opracowanie zostało zrecenzowane przez IPN, na zlecenie IPN-u, między innymi przez pana profesora Stępnia, pana profesora Pisulińskiego i pani doktor Gibiec ze Wrocławia. Poszerzony, panie dyrektorze Czyżewski, o indeks osób. Poszerzony również o pracy Klemensa Szeptyckiego, o pracy drukowane generała Stanisława Szeptyckiego, o wykaz różnorodnych artykułów, w większości polskojęzycznych, na temat rodziny Szeptyckich, jak naukowych, tak i publicystycznych. To, tak, na marginesie powiem, że tu 450 pozycji ujęto w różnych artykułów w tym wydaniu. Listy są skierowane do badaczy.
skierowane do miłośników historii polsko-ukraińskich, stosunków polsko-ukraińskich, do badaczy historii Kościoła na tych ziemiach, ale także dla każdego chętnego, komu jest ten temat bliski do serca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Prezes Luboniewicz. Dzięki łaskawości ukazały się i mamy zaszczyt dzisiaj reprezentować. Dziękuję bardzo. Дякуємо за презентацію. І на завершення, підсумовуючи до певної міри цю частину нашої роботи, передаю слово директору Стемпню для певних підсумків і, мається в увазі, в цілому підсумків видавничої справи, що стосується польсько-української тематики впродовж останнього року. Ponieważ ja chcę reprezentować tutaj i Polskę, i Ukrainę. Mianowicie chodzi o pokazanie kilku pozycji prac historyków polskich i ukraińskich, wydanych przez takie instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy, następnie Instytut Historii Ukrainy w Kijowie, Nacjonalnej Akademii Nauk Ukrainy, następnie Fundację Wolność i Demokracja, no i oczywiście mojego skromnego Instytutu w Przemyślu. Proszę Państwa, więc tak, w ubiegłym roku rocznica Sojuszu Polsko-Ukraińskiego inspirowała. A więc w związku z tym ukazało się kilka prac, tak w Polsce jak i na Ukrainie, które chciałbym tutaj chociaż Państwu pokazać z daleka. Mianowicie zacznę od książki ukraińskiej autorki. Książkę Leon Wasilewski. Leon Wasilewski, badania ukraińskiej autorki, która pracuje w Instytucie Historii Ukrainy w Kijowie. Następną książkę, może w takiej kolejności, mianowicie następca Szymona Petlury, atamana Andrzej Lewicki, współtwórca Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, wydana została przez ukraiński IPN, korespondencja Andrzeja Lewickiego. No niezwykle książka istotna dla polskich badaczy, ponieważ i dla dyplomacji, i dla, no i dla stosunków politycznych. Następną książkę może też książka ukraińska Myron Korduba, dziennik Myrona Korduby. No i oczywiście Myron Korduba to i Iwan Kadryn Rudnicki. Książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, ukraiński emigrant. No i proszę Państwa, no chcę książkę, która... No nie chciałem zacząć mówić o swoim instytucie, ale tutaj książka Aleksandra Koleńczuka, Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym II Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, dwie książki. Będzie dla mnie zaszczytem udzielenie pomocy wstępniowi. Proszę Państwa, dwie książki naszych kolegów z Torunia, Michała Karpusa i Zbigniewa Karpusa i Michała Klimeckiego, który miał jutro być na naszym panelu, ale okazało się, że jego paszport stracił ważność i zorientował się to w momencie kupowania biletu. No. Także dwie książki, które dotyczą, jedna dość istotna, Ukraina i Ukraińcy w latach 1914-2018, czas samotności, i druga, walki o Lwów. Dobrze, że nie na granicy odkrył ten fakt. Tak. Mówiąc o Sojuszu Polsko-Ukraińskim, to chciałbym pokazać książkę, która ukazała się przez Instytut Pamięci Narodowej w polskim tłumaczeniu. Andrzeja Rukasa razem z polskim wojskiem, Armia Ukraińska w 2020 roku. Nagroda Przeglądu Wschodniego 2020. Tak jest. Proszę Państwa, praca zbiorowa Sojusz Polsko-Ukraiński. I
Proszę Państwa, nasza książka z poprzedniej konferencji jaremczańskiej, tak ją nazywamy, wydana przez Fundację Wolność i Demokracja, która zawiera zarówno artykuły, referaty w formie artykułów z aparatem naukowym wygłoszone w ubiegłym roku, jak też zawiera część wspomnieniową, taką przedruki przedwojenne, dotyczące Sojuszu Polsko-Ukraińskiego i wreszcie część niezwykle istotna, poświęcona Mirosławowi Rowickiemu, wspomnienia o Mirosławie Rowickim. No, mam nadzieję, proszę Państwa, że z tej naszej konferencji tegorocznej też uda nam się wydać, czyli zmaterializować to, co mówimy, żeby poszerzyć znacznie więcej poza naszych uczestników. Imperium, też książka, która w znacznej części poświęcona Ukrainie, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. I wreszcie chciałem pokazać Państwu książkę niezwykle chyba, jak w ukraińskich badaniach, pionierską. Badania historii Ukrainy pierwszej połowy XX wieku we współczesnej historiografii Polski. Trendy, dyskusje, koncepcje. Olga Morozowa, profesor Uniwersytetu w Mikołajowie. Książka w znacznej części też informacyjna, ale bardzo istotna, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek, takie brzydkie słowo w stosunku do historiografii, ale w stosunku do nauki ukraińskiej niezwykle istotna książka. Nie tyle o instytucie, tylko tej działalności wydawniczej. Od 15 lat przynajmniej Instytut penetruje ukraińskie archiwa i wydaje dokumenty Polacy na Ukrainie i to są w takich trzech częściach. Wszystkich tomów ukazało się 16. Pierwsza część to są lata 1917-39, druga część to są lata 39-45, ale proszę Wołynia tam nie szukać, bo to są Polacy na Ukrainie. I wreszcie trzecia część, lata 1945-1991, czyli okres Ukrainy Sowieckiej. Polacy na Ukrainie Sowieckiej w takich trzech przedziałach czasowych. Jak wspomniałem, tych książek jest, przy tych tomów jest 16. Oczywiście wszystkie chciałbym na ręce rektora CPND przekazać w ten sposób niejako inspirując na uniwersytecie badania poloznawcze czy badania wzajemnych stosunków. Natomiast jeśli chodzi o Wołyń, proszę Państwa, dzięki wsparciu Fundacji Lanskorońskich wydajemy dokumenty Wołyń za pierwszych Sowietów. W tej chwili jest wyszło dwa tomy, w tej chwili jest przygotowany tom trzeci. Proszę Państwa, no dla wszystkich, którzy badają Wołyń, też późniejszy, jest to niezwykle istotna lektura, kiedy to się zaczęło, w sensie również mentalnym i w sensie politycznym również. Proszę Państwa, no, starałem się jak mogłem zaprezentować ukraińską i polską historiografię, tylko te kilka pozycji. Oczywiście chcemy je wszystkie przekazać i jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to wiele osób tu siedzących jest ze mną w kontakcie mailowym i chętnie przekażemy te książki do Państwa zbiorów. Pan dyrektor Malicki zaczął, powiedział i ja to kończę, panie rektorze. Zachęcamy studentów, zachęcamy pracowników naukowych Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku, aby stały się taką przewodnią ośrodkiem badań nad Polską, nad stosunkami polsko-ukraińskimi, nie tylko w aspekcie historii politycznej, ale także zależy nam na całej sferze kultury duchowej i materialnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi za taki
i uzupełniam tę zachętę informacją, że właśnie decyzją władz Uniwersytetu w Kijowie została zamknięta polonistyka na Uniwersytecie Szewczenki. Wszystko przed sependą.